Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj oficjalnie otwieram wraz ze swoimi współpracownikami, panią Elżbietą Ordon i panem Pawłem Pokorskim, biuro, które nazwałem Biurem Społecznym Krzysztofa Szczuckiego. Jest to realizacja deklaracji, obietnicy, którą złożyłem mieszkańcom Grudziądza podczas kongresu Polska Wielki Projekt, który odbył się w Grudziądzu w marcu kilka tygodni temu, też w czwartek. To biuro społeczne ma służyć rozmawianiu o Grudziądzu. W trakcie kongresu przedstawiony został raport Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Grudziądza, raport, który obrazuje liczne problemy, wyzwania, które stoją przed miastem. I w trakcie kongresu, tak ze sceny głównej, jak i podczas spotkania z seniorami, zaprosiłem mieszkańców miasta do tego, żebyśmy o problemach i o wyzwaniach, jakie stoją przed Grudziądzem, wspólnie rozmawiali. I to miejsce ma być takim żywym miejscem, gdzie właśnie mieszkańcy mogą przyjść, mogą opowiedzieć o swoich problemach, sprawach, które ich dotykają, o wyzwaniach, które stoją przed miastem i przede wszystkim o swoich pomysłach, które widzą dla Grudziądza. To biuro, w tym biurze będzie zarządzała, nie będzie kierowała pani Elżbieta Ordon, która jest mieszkanką Grudziądza, będzie w tym biurze przyjmowała mieszkańców Grudziądza w poniedziałki, wtorki i piątki. W poniedziałki od godziny 9:30 do 13:30 i we wtorki i piątki od 12:00 do 16:00. Tutaj będę także przyjeżdżał, ja będę spotykał się z mieszkańcami. W pewnym momencie chciałbym także, żeby w tym biurze zafunkcjonowały nieodpłatne porady prawne, wsparcie psychologiczne, korepetycje dla dzieci i młodzieży. To w miarę możliwości napływu wolontariuszy, którzy nawiązują ze mną współpracę, takie działania dla mieszkańców Grudziądza będziemy oferować. Tu jeszcze przedstawię Pawła Pokorskiego, o którym wspomniałem, jest pełnomocnikiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w mieście Toruń, który też tutaj mnie wspiera i angażuje się nie tylko w Toruniu, ale także w Grudziądzu. Więc krótko mówiąc, takie miejsce do spotkań na temat Grudziądza, o Grudziądzu, ale także miejsce, gdzie można przyjść z innymi problemami, innymi sprawami. W miarę możliwości będę podejmował różnego rodzaju interwencje, wsparcie dla mieszkańców Grudziądza. W miarę moich kompetencji i możliwości moich współpracowników będziemy nieść wsparcie, pomoc dla wszystkich zainteresowanych właśnie rozmową o mieście, mających różnego rodzaju także problemy prawne czy innego rodzaju kłopoty. Jeżeli tylko będzie taka szansa, to tej pomocy udzielimy albo powiemy, gdzie taką pomoc w Grudziądzu lub w naszym państwie można, od kogo ją można otrzymać. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania. Krzysztofa Szczuckiego. W tej chwili jest tylko to jedno w Grudziądzu, ale niebawem jesteśmy w trakcie przygotowywania drugiego biura w Toruniu. I na ten moment są zaplanowane te dwa właśnie w Toruniu i w Grudziądzu. A dlaczego Pan rozumie o takiego biura Krzysztofa Szczuckiego? Skąd ten region, a nie akurat Pana Elbląski? Znaczy Elbląg to jest też, proszę Państwa, ciekawa historia, dobrze, że Pani redaktor pyta, bo ten Elbląg w kontekście mojego nazwiska się przewija. Owszem, w Elblągu się urodziłem, jest to piękne miasto, zresztą z różnymi wyzwaniami i problemami i charakterystyką przypomina bardzo Grudziądz. Natomiast w Elblągu mieszkałem do matury. Od matury w Elblągu już nie mieszkam, więc jest to oczywiście miasto mojego urodzenia, gdzie mam jeszcze rodzinę, ale na co dzień z Elblągiem już nie jestem zawodowo związany. Więc a to pokazuje, że bardziej Pan utożsamia się z Grudziądzem niż z Elblągiem. Grudziądz jest miastem, które bardzo mi się podoba, z którym się wiążę, w którym się angażuję. Tutaj wspólnie z mieszkańcami Grudziądza podejmujemy różne inicjatywy, także właśnie tutaj obecną panią Elżbietą, która jest mieszkanką Grudziądza. Chcę to miasto wspierać i tutaj się angażować społecznie. To jest moje biuro. Czy startować w wyborach parlamentarnych z naszego okręgu, czy w wyborach samorządowych, czy to dopiero pokaże wynik wyborów parlamentarnych? Pani redaktor, o tym na razie za wcześnie, żeby mówić. Ja wiem, że Państwo jesteście tego wszyscy bardzo ciekawi, trudno mi się dziwić. Natomiast nie mam mandatu, żeby o tym mówić, bo takie decyzje realnie zostaną podjęte dopiero latem. Ja wiem, że niektórzy koledzy z różnych opcji politycznych już zapowiadają swój start, nawet mówią o swoich albo czyichś miejscach na tych listach, a trzeba sobie wprost powiedzieć, że żadne listy nie są jeszcze ułożone. Oczywiście trwają pewnie we wszystkich opcjach, formacjach politycznych przymiarki. Widzimy zresztą, że opozycja nawet bardzo się kłóci w tym kontekście, jeżeli chodzi o swoje listy.
W naszej opcji trwają przymarki, trwają dyskusje, ale czas na jakiekolwiek ogłoszenia w tym zakresie będzie dopiero latem. Pan prezydent prawdopodobnie w połowie sierpnia, tak konstytucyjnie te terminy są poukładane, wyda zarządzenie o terminie wyborów i wtedy ten kalendarz cały ruszy i dopiero partia zarejestruje listy. Już nie jeden jechał do Pałacu Prezydenckiego jako prawie minister, a wyjeżdżał jako zwykły człowiek, bo okazało się, że jednak decyzje zapadły inne, więc ja nie chcę tutaj wyprzedzać faktów jakichkolwiek ogłoszeń w tym zakresie. Ta inicjatywa podejmować. Która pokazuje, że choć mandatu pan nie ma, to przygotowania pan czyni. To jest jednoznaczne, patrząc na to otwarcie tego biura. To panie redaktor, każdy może oceniać jak chce. Jest to działalność społeczna. Jest to biuro, którego koszty działalności pokrywam sam. Chcę się tutaj angażować, chcę z mieszkańcami wspólnie funkcjonować, a czas i życie pokaże, co z tego dalej wyniknie. Ja mam jeszcze pytanie. Jest pan już obecny jakiś czas na Gruncie Grudziąckim. Proszę powiedzieć, najważniejsze problemy Grudziądza, jakimi pan sprawami w tej chwili się zajmuje, nad czym pan pracuje, żeby pomóc rozwiązać jakieś takie konkretne problemy? Mamy kilka takich tematów na bieżącej agendzie. Po pierwsze, to jest to też, o czym mówiłem w trakcie kongresu, wyższa uczelnia, Państwowa Uczelnia Zawodowa. Rozmawiałem nawet dzisiaj jeszcze z prezesem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Niebawem spotkam się w tej sprawie z panem ministrem edukacji i nauki. W tej chwili wniosek jest opiniowany przez PAKE. Mam nadzieję, że lada moment ta opinia zostanie wydana i że będzie to opinia pozytywna i ta procedura, mam nadzieję, niedługo zostanie ukończona. To jest pierwszy temat. Drugi temat, bardzo trudny i na pewno taki, którego nie da się doprowadzić do końca w bardzo krótkim czasie, to jest temat szpitala. To każdy mieszkaniec Grudziądza i zresztą w Polsce ten szpital słynie niestety także ze swoich długów i trzeba, mam pewne pomysły, ale za wcześnie, żeby ogłaszać, jeżeli potwierdzę, że one są realne, to opowiem o nich mieszkańcom publicznie, właśnie żeby ten szpital w Grudziądzu nadal funkcjonował na wysokim poziomie, a jednocześnie no, nie miał tak ogromnych długów, jakie ma teraz. To jest drugi punkt. I trzeci punkt z wielu oczywiście innych zagadnień, o których dyskutujemy, to jest kwestia wzgórza zamkowego, kwestia obiektów historyczno-muzealnych, powiedzmy tutaj w Grudziądzu, w tym temacie się angażuje. I czwarty temat, chciałbym powiedzieć o trzech, a w końcu czwarty temat, bardzo bliska stała mi się drużyna żużlowa GKM tutaj w Grudziądzu i też w miarę możliwości staram się na różnych odcinkach ten klub wspierać. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ogłosić kolejne dobre wiadomości właśnie jeżeli chodzi o GKM. Po jednej dobrej, w której jakoś uczestniczyłem już wcześniej, czyli sprawne poprowadzenie i pozytywne rozstrzygnięcie obywatelstwa Wadima Tarasienko, który dzięki temu, że uzyskał polskie obywatelstwo, na które w pełni zasługiwał, będzie mógł od czwartej kolejki już w GKM-ie jeździć. I to jest bardzo dobra informacja i dalej z tą drużyną i z tym klubem też współpracuję. I mam nadzieję, że jeszcze uda się ten klub dalej wspierać. Czy w tych działaniach wszystkich współpracuje pan z samorządem w jakiś sposób? Współpracuję, panie redaktorze, ja jestem bardzo otwarty na współpracę, także z samorządem. Tylko oczywiście tutaj trzeba dobrej woli po dwóch stronach. Tam, gdzie nie ukrywam, że sposób zarządzania miastem i rezultaty tego zarządzania oceniam negatywnie. Natomiast tam, gdzie chodzi o dobro mieszkańców, o dobro Grudziądza, to oczywiście jestem otwarty na taką współpracę. Jeżeli władze samorządowe z taką potrzebą się do mnie zgłoszą i uznam, że ten pomysł, czy ta potrzeba, która zostanie przedstawiona, jest dla Grudziądzan korzystna, to oczywiście z mojej strony można liczyć na współpracę. Zresztą w jakimś sensie chociażby to wspieranie GKM-u, w którym poważne udziały, w zasadzie można powiedzieć, że ten klub należy do miasta, jest spółką miejską, no to jest w jakimś sensie współpraca z samorządem. Tak? Mi to nie przeszkadza zupełnie i nie stanowi tej przeszkody. Jest to dobro lokalne. Żużla Grudziądz słynie, nie tylko z tego, ale między innymi. I nie mam z tym problemu, że to jest spółka samorządowa, spółka komunalna. Więc ta możliwość istnieje pod warunkiem, że będzie dobra wola ze strony władz samorządowych i po drugie, że ten projekt, który zostanie mi przedstawiony, uznam za godny wsparcia.